Towarzysze, to jest nowa forma nagrywania filmów, mniej męcząca, więc pojawiły się prośby, bym właśnie skomentował, co tam słychać na lewicy, więc no, zrobimy tutaj mały przegląd tego, co słychać, więc na dyktaturze proletariatu, jak zwykle, ruskie teksty. Dni antykapitalizmu w Niżnym Nowgorodzie. O, widzę, że jest tutaj mój najnowszy filmik. Słusznie. Znowu coś po rosyjsku. I znowu po rosyjsku, i znowu po rosyjsku. Znowu ja. No, widzę, że dyktatura proletariatu się rozwija. No, na stronie głównej aż dwa moje filmiki. Tak trzymać, no. Co tam dalej? Ogólnie ten filmik ma charakter testu. Zobaczymy, czy to w ogóle da się oglądać. Jakie tam będą wasze komentarze? Strajk. Strajk, ja dawno tutaj nie byłem. Rusofobia, bla bla bla. Jest to, towarzysze, filmik całkowicie improwizowany, bez żadnego pomysłu, co tutaj zrobić. Raczej testuję nowe oprogramowanie. Wspólny apel partii komunistycznych i robotniczych o solidarność z Palestyńczykami. Represje sądowe przeciwko polskim komunistom. Międzynarodowa solidarność z prześladowanymi. O tak, to jest bardzo ważna informacja. Można to powiększyć. Więc sąd w Dąbrowie Górniczej, bla bla bla. No tutaj nasuwa się pierwsza taka, no, refleksja. No bardzo fajnie, że tutaj portal trockistowski Władza Rad właśnie zajmuje się solidarnością z KPP. No problem jest jednak taki, no, że no jest to chyba pierwszy raz, kiedy trockiści z Władzy Rad w ogóle uznali, że ludzie szanujący Józefa Stalina, a tacy są w Komunistycznej Partii Polski, że to w ogóle są komuniści. No. Zawsze przecież tam słyszymy, a bo to zdrajcy, bo tutaj zdradzona rewolucja, bo Trocki, bo biurokracja i tak dalej, i tak dalej. A tu nagle widać, że już no, się solidaryzują i słusznie, popieram jak najbardziej. Dobra, zobaczymy, co tam dalej. No dobra, na potrzeby testu to chyba tyle. Więc powiedzcie, towarzysze, jak wam się podoba taka forma, czy wszystko słychać, czy nie. Pozdrowienia.